Trenuj się w pobożności. Jeśli trening ma mieć jakąś wartość, pobożność jest wartością wszechstronną i wieczną. Może w naszej głowie dajemy na to zgodę, ale czy nasze życie rzeczywiście to odzwierciedla? Czy ta prawda jest naszą rzeczywistością? Każdy sportowiec ćwiczy samokontrolę w każdym aspekcie swego życia. Jest gotowy zapłacić cenę. Wstaje rano, by ćwiczyć, jest zdyscyplinowany w diecie i zarządzaniu czasem. Przekracza granice, ćwiczy, nie ustępuje. Stale motywuje się, by dokonał się progres, aż na skraju obsesji. Jeśli mamy w sobie ten rodzaj skupienia i żaru do czegoś o nikłej wartości, to o ile bardziej powinniśmy zabiegać o Boga i Jego sprawiedliwość. Z jaką nieustępliwością potrzebujemy szkolić się w prawdzie? Jak bardzo mamy być gotowi przyjąć upomnienia w drodze do świętości? Potrzebujemy klękać do wojny, by zabijać uczynki ciała, które są przeciwwagą do spraw duszy. Siłuj się z Panem w ukryciu, jak Jakub. Wznieś głos, a Duch Święty cię wzmocni, byś chodził Jego drogami. Podejmij każdy wysiłek, by o Niego walczyć. Wzrastaj w Bożej łasce. Zagłębiaj się codziennie w skruchę. Pragnij świętości. Wyposaż się w Jego Słowo. Medytuj nad Nim dniem i nocą. Oddaj się całkowicie Jezusowi. Miej niepowstrzymane pragnienie, by poznać Go bardziej. Potrzebujemy nauczyć się trudu w walce o pełną mocy obecność Pana. Wtedy zostaniemy przeprogramowani i przyobleczeni w Jego łaskę, by iść ścieżką życia. Proszę, Panie, urzeczywistnij to w nas. Chcemy tylko Ciebie, zadowolić Cię, wywyższać Cię, być jak Ty. Udziel nam łaski, abyśmy żyli w Twojej siłowni. Sami nie możemy niczego zrobić, nie możemy nic osiągnąć bez Ciebie. Pozwól nam polegać na Tobie we wszystkim. Przełam nas, by nas odbudować na nowo. Kształtuj nas, uczyń nas bardziej podobnymi do Ciebie, Ojcze. Proszę, umocnij nas, byśmy cenili trening pobożności, ładu i żarliwości, którą zostawiłeś w swoim Słowie. Panie, daj nam głód Ciebie każdego dnia naszego życia. Trenuj nas w Jezusie, przez Niego i dla Niego. Amen. Wszelkie pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.